tutaj na Opoldzie, na dzisiejszej rozmowie? No, witaj, Kasiu. Jak myśmy się spotkali, to wiesz, ty zaczynałaś zajęcia w dzisiejszym Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a ja kończyłem. Dostałem nominację na emeryta. Z tym, że zajęcia potem prowadziłem, nigdy nie narzekałem na brak propozycji, także prowadziłem, że do 80. roku życia. To 80-lecie to było rok temu i na różne sposoby jakoś się ta data w moim życiu zaznaczyła. Po pierwsze rodzinnie, nad jeziorem Ochryckim, nawet syn, który wrócił z Peru, tam doleciał. Potem uczelnia w związku z osobą profesora Węgrzeckiego zrobiła jemu i mnie jubileusz, z tym, że jego już nie było, bo tak ciężko chorował. No i ja reprezentowałem jakoś i jego osobę, to znaczy i o nim mówiłem, mówiąc więcej o sobie, żeby powiedzieć, skąd jakieś ku zaskoczeniu innych pracowników zainteresowanie moją osobą do tego stopnia, biorąc pod uwagę fakt, że jakoś zabrakło mi czasu, żeby zrobić habilitację, ale w związku z tym myślę sobie czasami, że nie musiałem mieć tych rusztowań formalnych, żeby jakoś być wśród bliźnich i być, to znaczy jakoś być potrzebnym. Tak sobie to tłumaczę, moje lenistwo i jakąś taką daleko idącą swobodę. Wcześniej ja jestem po filozofii, z tym, że interesowałem się różnymi innymi kierunkami na Uniwersytecie Jagiellońskim. Miałem to wyjątkowo szczęście. Wyjątkowe szczęście. To był rok 1958-63, ale miałem znakomitych mistrzów i to ukształtowanych na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie. Najbliższa mi była profesor Tomsk, która wydawało się po niektórym zaraziła mnie daleko idącym sceptycyzmem. Ale jeśli coś takiego we mnie jest, to stąd, że taka jest moja natura. Był mistrz, profesor Roman Ingarden. Fascynował niezależnie od tego, na ile to, co mówił do mnie, ze zrozumieniem docierało. Więc z biegiem lat coraz bardziej widzę, rozumiem jego wielkość. Przed chwilą był tu profesor Paweł Taranczewski. Otóż on wspomniał mnie, spotkał mnie kiedyś tutaj przed tą kawiarnią na rynku głównym Krakowa. Stanął i powiedział: Roman Ingarden był wielkim filozofem. I ja się zgodziłem. Dlaczego to powiedział? Między innymi dlatego, że on nie miał tego szczęścia, jakie ja miałem, być uczniem Ingardena. I w związku z tym już sam fakt, że mogłem być uczniem Ingardena, jakoś dla wielu do dziś ma pewne znaczenie. Z tym, że filozofia to przede wszystkim w tym wymiarze życiowym, także codzienny, z którego mi się wydaje, wyrasta również ta tak zwana czysta filozofia, czy w sensie arystotelesowskim teoretyczna filozofia. Trzeba różnicować, ale trzeba umieć wiązać i Arystoteles, o którym nieraz jeszcze dopowiem, doskonale umiał to robić. Co więcej, wydaje mi się, że skoro przyznaję się do filozofii, co nie znaczy, że mam się za filozofa
mając przed oczyma postać Gardena, że to, o co tutaj chodzi, mieści się już w etymologicznym sensie słowa filozofia. Filozofia. Chodzi. To jest nadal aktualne. I jeśli mamy mieć cywilizacyjnie przyszłość przed sobą, to ten sens pierwotny po prostu również, niezależnie od tego, co dzieje się dzisiaj wokół, ma głębokie właśnie przyszłościowe sens. No, co robiłem w życiu? Na tyle różnych rzeczy, na tyle różnych i wiele, że dzisiaj jestem dzień po ukończeniu 81 lat. Wczoraj byłem z moimi dziećmi, zięciem, po prostu na kolacji. Zaznaczyli, że pamiętają, moja żona też. Przypomniałem sobie 80-lecie, między innymi to na uczelni, a potem w Poznaniu. Ponieważ w Poznaniu co jakiś czas to ja w jakimś mieście potrafię zaistnieć bardziej niż w samym Krakowie. Tak to w sumie wygląda. A Kraków dla mnie coraz bardziej jest jak dla turysty, ponieważ po prostu tak mało jest osób, do których mogę się przyznać, bo wszyscy inni są o wiele młodsi, ja ich tak naprawdę nie znam. Tak mniej więcej na teraz to wygląda. Zadajesz się zatem, Kasiu, z człowiekiem w latach, któremu zacierają się granice czasowe, potrafi zgubić takie czy inne nazwisko, ale póki co wydaje mu się, że jeszcze się nie kupi. Już? Już. Dobrze, Leopoldzie, no ja nie jestem takim dobrym mówcą jak ty, ale to, co ja bym chciała powiedzieć, to to, że ja jestem po prostu, co tu dużo mówić, zafascynowana filozofią. I jak ja to komuś mówię, to nikt tego tak naprawdę nie rozumie. Nie ma osób, z którymi ja mogę porozmawiać. No taka jest prawda. I na tym pierwszym wykładzie, o którym wspomniałeś, kiedy wymienialiśmy się rolami na Uniwersytecie Ekonomicznym, kiedy słuchałam twojej wypowiedzi, to nie wiem, czy to studenci to też chyba wyczuwali, że ty mówisz jak mówisz z serca. Jesteś autentyczny w tym, co robisz. Że to nie jest właśnie jakaś taka rola akademicka, sztuczna, narzucona zewnętrznie, tylko że to wypływa gdzieś z twojego życia. I to jest dla mnie niesłychanie ważne. I w zasadzie każda nasza rozmowa była dla mnie takim, no, w pewnym sensie, no, przeżyciem. Dlatego, że ja nie szukam kontaktu z ludźmi i nie szukam w zasadzie jakichś rozmów, bo one są dla mnie zazwyczaj płytkie i nieważne. No, a tutaj mam takie poczucie, że znalazłam bratnią duszę filozoficzną. Tak? I rzeczywiście na twoim wykładzie też było widać, że ty jesteś, nie obraź się, ale wydaje mi się, człowiekiem z przeszłości. Ty należysz do świata, który odchodzi i mnie się wydaje, znaczy filozofia odchodzi. Jakoś w jakim sensie możemy o tym kiedyś porozmawiać, co znaczy filozofia odchodzi. Ale mnie się wydaje, że ja też przynależę do tego świata, do którego ty przynależysz. Że w tym sensie chyba nie jesteśmy nowocześni. Wiesz, jak nagrywasz, trzymasz tą kamerę, to jest ważne, żeby to była nowoczesna kamera, ale nie mam takiego poczucia, że filozofia musi być nowoczesna, bo co to właściwie miałoby by znaczyć, prawda? Filozofia ma być prawdziwa, autentyczna, ma być nieudawana. Taka ma być. I wiem, że jak ostatnio rozmawialiśmy, to co zostało mi z tej rozmowy, to był Arystoteles, co ciekawe. Arystoteles, tak jakoś to różnie się te rozmowy toczą. Wiem, że w czerwcu byłeś na takim spotkaniu, które prowadził profesor Janusz Majcherek. Tam zabierałeś głos i głos ten dotyczył Arystotelesa. I byłabym ciekawa, pewnie inne osoby też byłyby ciekawe, gdybyś przybliżył te myśli, które tam wybrzmiały. Co tam powiedziałeś ciekawego właśnie o Arystotelesie. Także proszę cię o tą wypowiedź na ten temat. No ciekawe.
przed sobą rzeczywiście człowieka z przeszłości. No bo ja pamiętam II wojnę światową. Ale nie tylko. I jakoś jest tak, że to, o czym przed chwilą powiedziałaś, zaskakuje mnie, żeśmy się spotkali, bo na ogół to ja mam do czynienia z ludźmi, nawet bliskimi, i podejrzewam ich o to, co autor tej książki, Feyerabend, Paul Feyerabend, miał na myśli, mówiąc o zabijaniu czasu. Ludzie za bardzo nie wiedzą, co zrobić z czasem. Z czasem, który jest wartością, który jak niepotrzebnie bliźniemu zabierzesz, to już jej nie oddasz. Tego uczyli stoicy. Taki czas jest ważny. Wiele innych rzeczy możesz oddać, ale czasu już nie wrócisz. I ty tak myślisz, czujesz i mówisz ze mną podobnie. Zatem to jeszcze jeden argument za tym, że nasze dotychczasowe, przypadkowe spotkania wcale nie są przypadkowe. A teraz wracam do tego, co zapytałeś. W związku z filozofią. Profesor Ingarden, fenomenolog, uczeń Husserla, specjalnie przeszłością się nie interesował. Był wykład z historii filozofii, ale właściwie skupiał się na jednym z myślicieli, to mógł być Fichte. Inaczej było z profesorem Dąbską, która sięgała do tradycji mocno, pisała na ten temat, tłumaczyła. Tak to wyglądało. Dla mnie ta przeszłość, ta tradycja jest ważna także dla przyszłości. Ja bowiem widzę, że nieprzypadkowo jedni po drugich następują, że jest jakaś ciągłość, kontynuacja. I w związku z tym temat spotkania w ramach tak zwanych biesiad filozoficznych, które organizuje Janusz Majcherek, od dawna organizuje raz w miesiącu, wyłączając wakacje. Ostatnie takie spotkanie było właśnie w czerwcu, a gościem, bo najczęściej jest gościem był stosunkowo młody profesor, który chyba ma się za fenomenologa, który jest pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii PAM w Warszawie. Chodzi o Andrzeja Gniazdowskiego. Popatrzyłem na nazwisko, żeby nie pomylić. Ja już wcześniej zauważyłem jego nazwisko, a spotkanie było w związku z tym, że wydał książkę pod tytułem Antynomie radykalizmu, fenomenologia polityczna w Niemczech 1914-1923. Przyznał się do fenomenologii, zresztą w swoich wypowiedziach zaznacza, że zajął się fenomenologią w Warszawie, ponieważ nie wystarczała mu ta tradycja marksistowska, czy też próby jej przezwyciężenia w ramach tych profesorów
filozofii idei, historii idei, prawda? W ten sposób marksizm oni włączali w całą tą tradycję, a niejako wyjątkowy być w ten sposób. No i ta filozofia, której na imię fenomenologia, Edmund Husserl jakoś dodatkowo go zainteresował, a wiązał i wiąże te zainteresowania również z zainteresowaniami natury społeczno-politycznej. I radykalizm, o którym pisze i o którym była mowa w czasie spotkania, miał ten wymiar również polityczny. Na ile to, co zrobił Edmund Husserl, miało swoje konsekwencje, przyczynali konsekwencje dla tego, co się zrodziło w ramach tej higieny rasowej III Rzeszy. Tak bym to widział. Pytanie zasadnicze było, czy filozofia potrzebuje radykalizmu. Otóż dla mnie to pytanie było źle postawione. Ja rozumiem, że w związku z naszym gościem, ale źle postawione, ponieważ wychodzę z założenia, że filozofia z istoty swojej jest radykalna. Radykalna jest w tym sensie, że to, co jest jej nie wystarcza w zakresie filozofii, czy ogólnie mówiąc kultury, i w związku z tym ciągle sięga wstecz do korzeni, do tradycji. I teraz to, co mówi nowego, powinna umieć usprawiedliwić tym, dlaczego mówi inaczej i na inny sposób. Ale podstawowe pytania, które Grecy postawili, po prostu są pytaniami dla każdego pokolenia, dla każdej epoki i właściwie dla każdego myślącego człowieka. Ten radykalizm, ja zabrałem głos pod koniec, myśląc, że mylą często radykalizm ze skrajnością, taką czy inną skrajnością. I zwłaszcza pod wpływem jednego z dyskutantów, chodzi o pana Bartulę Piotra, chyba Piotr jest, którego lubię słuchać i wszyscy lubią go słuchać, bo on jest taki interesujący. Ma poczucie humoru. I taki właśnie, powiedziałbym, radykalny w tym, co mówi, że ja zawsze mam ochotę zapytać, co pod tym głębszego jest. Bo on zabawia towarzystwo. Właśnie jest taki radykalny i powiedziałbym, wypowiedź zawsze jest w duchu hedonizmu dzisiejszego i takiej tej ponowoczesności, która już w tej chwili mówi o postprawdzie. A ja, przyznając się do Arystotelesa, przyznaję się również do tradycyjnego pojmowania prawdy, zastrzegając się, że wiele kłopotów dzisiaj bierze się stąd, że nie odróżnia się pytania o prawdę od pytań o kryteria prawdy. To nie są te same pytania. I kryteria mogą być różne. Jakiegoś fundamentalnego, jedynego kryterium ja mogę nie mieć, ale dalej jest sens pytać o prawdę. I dlatego te pierwsze pytania, bezinteresowne. Jakiż interes był w tym, żeby pytać o początek, prawda, o archę? Dzisiaj to ma sens, jak się jest profesorem, no to trzeba zapracować tym, że się wie to, tamto i tak dalej, i tak dalej, i zaświecać pamięć słuchaczom. Bo jeśli to jest tylko to, to my zaświecamy tą pamięć, a nie skłaniamy do myślenia. A ja na tym jestem ambitny i radykalny, że chcę skłaniać do myślenia, pokazując, jak to, o czym ja mówię, wiąże się ze sprawami dnia codziennego. I dlatego fundamentalna dla mnie sprawa to sprawa sokratejska. Kim człowiek jest w związku z pytaniem, jak mam żyć? Jak mam żyć?
ale już wprowadzona w kontekst szerszy i pytania o świat, w którym żyjemy, a zwłaszcza o relacje międzyludzkie. To jest Arystoteles. Czy filozofia potrzebuje radykalizmu? Otóż powiedziałem już, że mnie się wydaje, że z natury swojej filozofia i filozof są radykalni. Przecież to słowo etymologicznie biorąc wskazuje na korzenie, na to, co ukryte, a do czego odsyła to, co widoczne na zewnątrz. Otóż te korzenie dla mnie to początki filozofii i potem kontynuacja. Dzieje filozofii dla mnie są ważne. Oczywiście ja to układam na swój sposób i za to jestem odpowiedzialny. Ale chcę pokazać pewną ciągłość, w ramach której, jeśli pojawia się filozof, to jest radykalny w tym sensie, że usprawiedliwia, dlaczego mówi, uczy i pisze inaczej, niż było do tej pory. Usprawiedliwia. Filozofia w tym sensie potrzebuje usprawiedliwienia, a nie w tym sensie, czy jest przydatna, czy nieprzydatna i tak dalej. Ja zabrałem głos, wychodząc z założenia, że radykalizm traktuje się zaimiennie ze skrajnością, taką czy inną skrajnością. My dzisiaj mamy do czynienia przede wszystkim ze skrajnościami, a nie tyle z radykalizmem. I powiedziałem, że jeśli poważnie brać sens tego słowa i nie mylić na przykład z fundamentalizmem, to wyjątkowo radykalnym filozofem był Arystoteles, swoją zasadą, swoją filozofią umiaru, złotego środka, kompromisu. I zaszczepłem się, że to, co mówię, wiem, że jest prowokacją, do której między innymi pan Piotr Bartula swoimi wypowiedziami, którymi zawsze fascynuje, mnie skłonił. Dlaczego tak myślę? Od teraz to jest to, co... Ano dlatego, że najtrudniej jest wyważać. Najłatwiej jest wpakować się w jakąś skrajność, w nadmiar lub w niedobór. Po prostu. Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę pojęcie cnotu Arystotelesa, zwiążemy z zasadą umiaru, to trzeba powiedzieć, że na paraboli, jak to opiszemy, to najłatwiej spaść w jedną albo w drugą stronę. Najtrudniej być tylko odważnym. Tylko dwa. Najłatwiej być albo tchórzem, albo lekkomyślnym. I tak jest z innymi cnotami. Ale co to jest, to pokazuje. I to jest to, czego nam dzisiaj brak, tak pojętego radykalizmu, to znaczy tego, co najtrudniejsze. A co jest optimum aksjologiczne w działaniu, bo tu chodziło o działanie. I w ramach polis, w ramach wspólnoty po prostu miejskiej, państwowej, narodowej, bo tak to wtedy w sumie wyglądało. Oczywiście nie jest tak, że ja niewolniczo jakoś idę za Arystotelesem. Nic z tych rzeczy, ale tutaj w tym wymiarze praktycznym, a zarazem w tym, jak pokazuje, jak ważna jest edukacja w sensie wychowania, kształtowania nawyków, żeby umieć sprostać tej zasadzie, którą dyktuje rozum. I w tym sensie jakoś jestem racjonalistą, z tym, że rozumność dla mnie to nie tylko ten rozum czysto technologiczny dzisiejszy, ale również ten, który odnajduje w pojmowaniu serca, to znaczy sumienie. Sumienie to myślenie, ale zaangażowane w odróżnieniu, w
odróżnianiu dobra od zła. To tam wszystko jakoś jest i z tego czerpią ci, którzy następują po Arystotelesie, a on przecież nie wziął się znikąd, bo można powiedzieć, że jest duchowym wnukiem Sokratesa. No, na naszym delikatnym spotkaniu z zaskoczeniem się pojawiło słowo radykalizm. Jakoś tak kojarzę spotkania, takie bardzo uspokajające są nasze spotkania, to słowo radykalizm, ale rzeczywiście coś jest w tym radykalizmie. Ja, jak mówiłeś, to cały czas jakoś przypominało mi się, że właściwie ja zostałam filozofką, jak stałam się radykalna. To znaczy, stałam się filozofką, jak pozwoliłam sobie żyć swoim życiem, a pozwolenie sobie życia swoim życiem wiąże się z pewnym radykalizmem. Znaczy, trzeba się odciąć od czegoś. Trzeba mieć w sobie niesłychaną siłę, żeby powiedzieć nie, jak się czemuś nie zgadzamy. Znaczy, to jest niestety cena wolnego myślenia. Tak, wolnej świadomości, która nie musi już odgrywać gierek i ubierać się w jakieś kostiumy ze Stany, właściwie dlatego, żeby kogoś nie skrzywdzić. Ja studiowałam filozofię, to długo ciągnęło się za mną taka myśl, czy ja nie skrzywdziłam moich rodziców na przykład, wybierając takie studia, no bo przecież no wiadomo, że lepiej, żebym była lekarką albo nie wiem, prawniczką, tak? Czy co to było. Więc rzeczywiście, no i muszę ci też powiedzieć, że faktycznie ten radykalizm kojarzy mi się w zasadzie z życiem codziennym filozofa. Tak, że to jest, że też wydaje mi się, że jak jesteś wielkim kompozytorem, często czytam na przykład biografię, wstaje, pracuje, znaczy trzeba sobie zebrać tą siłę, znaczy ten radykalizm to jest ta wewnętrzna siła w gruncie rzeczy, no, ta wewnętrzna siła do myślenia, ta energia, która jest w nas. Mi się wydaje, że ten radykalizm to jest też chyba poważne potraktowanie swojego własnego życia, które się zaraz przecież skończy. Tak? To wydaje mi się, że to jest ten radykalizm, który ja chyba też mam w sobie, natomiast to, przed czym przestrzegałabym, i właśnie dlatego jestem filozofką, że tak uważam, że ten radykalizm nie może się stać ideologią. Znaczy on, ja bym była radykalna w stosunku do siebie i do filozoficznej myśli, natomiast bałabym się przerzucać go właśnie pomost pomiędzy jakimś partią polityczną, tak, a projektem politycznym. To byłabym bardzo ostrożna i właśnie wydaje mi się, że filozofia jest radykalna w najlepszym tego słowa znaczeniu. Tak? To znaczy ona wyzwala siłę do myślenia, natomiast właśnie nie jest polityką w gruncie rzeczy. Jest duchem absolutnym, a nie duchem obiektywnym mówiąc. Znaczy ona też ma oczywiście aspekt polityczny, no nie uciekniemy od tego, tak? Ale wydaje mi się, że Ja bym, jeśli chodzi o innych ludzi, to ja się zaraz staję się bardziej łagodna i ostrożna. I bardziej postrzegam filozofię jako sztukę życia. Sztukę życia, a nie politykę sensu stricto. No ale może to wynika z tego, że jestem kobietą na przykład, prawda? Także nie wiem, co byś powiedział na temat, czy filozofia jest sztuką życia? Dla ciebie też jakoś? Skoro tyle nas łączy, może też dla ciebie to jest jakiś ważny aspekt filozofii. Jeśli przypomnimy sobie platońską obronę Sokratesa, to niewątpliwie pomyślimy o tych słowach Sokratesa, a bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto. To powiedział na procesie, dając do zrozumienia, że to nie jest łatwe do zrozumienia, że interesy zabijają jakże często i ta codzienność zabija to, co czyni człowiekiem. Zdolność myślenia, swobodnego myślenia. I to ty w tym, co powiedziałaś, też podkreślasz. Tak więc
ten czas jak gdyby nie miał znaczenia, jeśli ktoś jest wielki i mówi prostymi słowami, ale ważne rzeczy, to on taki jest. Nie musi komplikować. I teraz jest ten Platon, potem jest ten Arystoteles, potem są inni, ale to się toczy. U podstaw jest ten wielki wysiłek, aby starać się zrozumieć siebie i to, co mam do zrobienia. No bo jakoś zaistniałem w tym świecie. W pewnym momencie orientuję się, że jestem, że są inni, że jest świat. I że mam coś do zrobienia, że za mnie rodzice i inni wszystkiego nie zrobią. A jak robią wszystko, to znaczy, że ja już się zagubiłem. Już przestaję być sobą. Już tylko małpuję, a nie myślę. Ponieważ namysł, refleksja tutaj wyjątkowo istotna, idzie w parze z tym, co Roman Ingarden nazwał swobodą wewnętrzną. Jeśli mówimy o wolności, to przede wszystkim trzeba nam pomyśleć nie o ograniczeniach zewnętrznych, ale wewnętrznych, z którymi w miarę się trzeba umieć się uporać. I to jest walka nie na jeden raz. Ona po prostu jest wewnętrzna. Bezmyślność w nas i wokół nas po prostu potrafi zniewalać. Otóż pierwszym zadaniem ludzi na uczelni i tych, którzy mają się za intelektualistów i tych, którzy chcą kształtować duchowość naszego czasu i podopiecznych, to jest właśnie to dążenie, aby uporać się z bezmyślnością. I stąd ten etymologiczny sens słowa filozofia, filozofia jest dla mnie tak bardzo ważny, bo zaprzeczeniem bezmyślności nie jest uczoność, ale mądrość. Już Heraklit przestrzegał, wielka uczoność nie daje rozumu. I o tym trzeba pamiętać. Tak więc filozofia, która sięga wstecz, jak najbardziej sięga do tego, czego doświadczamy w życiu codziennym. Jeśli mamy i chcemy mieć coś do powiedzenia, to nade wszystko z myślą o przyszłości najbliższych, a bliźnim może być ten, także obcy, który jest w potrzebie. Dziękuję. Dobrze, no to Leopoldzie, no bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Chciałam powiedzieć to, co kiedyś mi powiedziałeś i co ja sobie zapamiętałam, że nasze rozmowy się tak naprawdę nie kończą. One są tylko przerywane, bo nas wołają różne zajęcia. Musimy kończyć, natomiast nasza rozmowa trwa i będzie trwała. I mam nadzieję, że się znowu spotkamy i cieszę się, że spotkaliśmy się tutaj w kawiarni, przypomnij mi, kawiarnia? Kurant, który ja jestem rzadkim gościem, a zaskoczyła mnie pięknem swoim wewnętrznym, no, bo to jest ciekawe. Dziełami sztuki. Tutaj byłeś na tle bardzo ładnego, ładnej takiej artystycznej kolekcji, prawda, wystawy małej. Więc myślę, że też dla słuchających też troszkę atmosfery Krakowa żeśmy tutaj do tej dzisiejszej rozmowy wprowadzili. Rynek krakowski tutaj troszkę tak przeszkadzało nam może tło, tak? Ale myślę, że to co najważniejsze wybrzmiało. Bardzo Ci dziękuję. Jeszcze chciałeś coś powiedzieć szybciutko? Tak? Jeszcze chciałeś coś szybciutko powiedzieć? Tak, już mogę mówić. Tak, możesz mówić. Słuchaj, tu jak był profesor Taranczewski, on wspomniał o mistrzu Eckharcie. Więc ja w związku z tym słowem dziękuję, zacytuję mistrza Eckharta, mistyka dawnych stuleci. Jeśli jedyną modlitwą, jaką w życiu odmawiasz, jest dziękuję, to wystarczy. Dziękuję.